Tak więc jestem po akcji w Prokowie, w mokrych łąkach tak zwanych, i działam w imieniu Was, mieszkańcy, z prośbą o ograniczenie prędkości na pewnym odcinku, który Wam zaraz pokażę. A ja dziś będę się przechadzał po mieszkańcach, których ten problem dotyczy, i będę konsultował i zbierał podpisy, aby ten problem jak najszybciej rozwiązać. Pomysłów było kilka, natomiast mieszkańcy tejże miejscowości nie są zbytnio wymagający. Oni chcą w większości zwyczajnie domagają się takiego znaku. Chcą, aby w ich rejonie był teren zabudowany, żeby było ograniczenie prędkości przynajmniej do 50 na godzinę. Wydaje mi się, że to nie jest dużym problemem. Zaskakujący jest fakt, iż odwiedziłem 31 domów. Tyle udało mi się zebrać podpisów. Nie zebrałem podpisów w domach, w których po prostu zwyczajnie nikogo nie było. Tak więc 100% właściwie można powiedzieć mieszkańców odnośnie drogi, o której mowa, chce ograniczenia prędkości, chce, aby ich domy znajdowały się w terenie zabudowanym. A jak mówię, jak widać, no ponad 30 domów na bardzo krótkim odcinku, bo to raptem jest kilometrowy bodajże, ja zresztą sam zaraz się zmierzę, około kilometrowy, może dwukilometrowy odcinek, 30 ponad domów, to jest teren zabudowany, no nie ma się tutaj co ukrywać. Postawię się teraz w roli, jakbym był jednym z mieszkańców, którzy codziennie starają się skręcić do ruchu tutaj, próbując na przykład jechać w lewo. Czyli dojeżdżam do drogi i tu z tej strony jeszcze widzimy nadjeżdżające pojazdy, natomiast z tej strony widoku nie ma żadnego. I teraz wyobraźcie sobie samochód pędzący tutaj 90 na godzinę, a wiem, że jeździ tu się nawet szybciej. Nie daj Boże jeszcze z przyczepą, no to tutaj włączenie do ruchu jest loterią w pewnym sensie. O, teraz dopiero widzimy nadjeżdżający samochód. Kolejny. I teraz właściwie mogę się włączyć do ruchu, ale nie, bo tam już z tyłu znowu pędził samochód. No jest to tragicznie. Teraz tych wjazdów tu jest kilka. Ja tu apeluję o wprowadzenie ograniczenia prędkości, wymuszenia wręcz ograniczenia prędkości. Tu mamy odcinek, na którym można się bardzo fajnie rozpędzić. Prędkość dozwolona tutaj 90 na godzinę. Jeden wjazd, drugi wjazd, trzeci wjazd, czwarty wjazd, piąty wjazd, szósty wjazd, siódmy wjazd. Te wjazdy są tutaj najbardziej zagrożone. Najważniejszy też jest kolejny fakt, że tu się cały czas domy budują, powstają. Bardzo wielu mieszkańców, właściwie 80% z nich, pytało mnie o chodnik tutaj na tym odcinku. No, mam nadzieję, że znajdą się środki, żeby ten projekt powstał, bo skala tych domowników, tych domostw pokazuje, że ten chodnik tutaj jest naprawdę potrzebny. Oprócz ograniczenia prędkości, także chodnik, czy tam ciąg pieszo-rowerowy. No 30 ponad domów, to jest, liczę, grubo ponad setka mieszkańców, tak mi się wydaje. Krokowo, mokre łąki, i tu chciałbym zaapelować podczas wykonywania inwestycji, jaka tu jest planowana odnośnie chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej. Na tym odcinku mamy dozwoloną prędkość 90 na godzinę. Teraz
mieszkańcy tu tych dróg dojazdowych, a jest ich niemało, apelują, aby wziąć pod uwagę ograniczenie prędkości na tym miejscu.